Hej, cześć, czołem Związki, bardzo serdecznie jestem Felicjan i ruszamy właśnie na... A rzucimy im granata. Macie tam. To trochę ich osłabi, a ja przy okazji będę miał chwilę czasu, żeby... właśnie. Tutaj się chcę zająć, takie tam rzeczy. Tego typu sprawy muszę załatwić tutaj szybko, bo... ten pies mógłby nam dosyć sporo nabruździć, więc musimy tego psa tutaj jakoś zaatakować. A, ale dostał się po dupsztalu. A, dobra. Jest jakiś taki trochę wolnawy. Też już niekoniecznie. Dobrze, udało nam się zabić tego psa. Udało się nam przy okazji nam zabić też tutaj okolicznych bandziorów, więc jest ok, naprawdę. To mi się podoba, takie szybki, szybkie reagowanie, to jest u szybkiego reagowania tak zwany. No i w ten sposób możemy sobie tutaj znowu sferą zarobić, czy właściwie ja mogę sobie już wyrabiać craft kit? Nie mogę jeszcze? Ej, no ja bym chciał na przykład sobie zrobić bombki. Chyba nie zrobiłem jakiejś misji pobocznej, która pozwoliłaby mi te granaty robić. Bo to jest jakaś misja poboczna, z tego co wiem, jest, która pozwala właśnie tworzyć granaty. Więc będziemy musieli je kupować. No trudno. Oj, już przebiegłem. To mi pokazuje tak, jakby gdzieś to było tutaj. Tak jakby to tutaj było? Nie w tą stronę trochę. A w tą. Wprost w tą stronę. A to tam u góry jest. A to tam, żeby do góry się dostać, to muszę chyba się jednak wdrapać jakoś. Gdzieś. Coś, coś, na coś, po coś. A nie wiem, gdzie to zrobić, bo tutaj nigdzie nie ma nawet narysowane dokładnie miejsca, na którym mógłbym... O! Wejść. Trzeba też uważać, bo tutaj możemy pominąć wiele ciekawych dla nas rzeczy, szczerze powiedziawszy. No i tutaj musielibyśmy się dostać, tak to mi pokazuje. No dobra, spróbujmy wejść na to miejsce, gdzie mi pokazywało przed chwilą. No kurde, to się nie dostanę niestety. Zobaczmy, co nam daje tutaj. Czyżby to było tylko po prostu przejście na drugą stronę? What the fuck, w ogóle? No pokazuje mi gdzieś tą stronę, żebym podszedł, ale nie ma nigdzie wejścia na to miejsce, nie? To jest zadziwiające. A, tutaj. Dobra, spoko. Udało mi się tutaj zrobić, w tym miejscu. No to była tylko jakaś skrzyneczka, którą mieliśmy, zdaje się, obłożyć jakimś bullshitem. Jakimś papierem, znaczy bullshitem, no źle mówię, no bo ten papier... pewnie komuś zaszkodził. What the? Nagle mi się coś zaczęło, jakby może to w renderowanie tej gry, czy coś w ten deseń. No ja na pewno, chyba że ja nacisnąłem przycisk zapisu przez przypadek. No może. Dobra, nie. Chociaż zobaczmy tutaj, co tu jest. Aha. A, no myślałem, że tutaj coś jest, ale nie ma. Znaczy, nie jesteśmy w stanie w tej chwili tego otworzyć w taki sposób. I figure you've got wrong target. I don't know what you're looking for here, but I got a good tip about some forgery going on. There's a gang that works not far from here. One of their guys came up to me and tried to sell me some fake ID. I turned him down, of course, but I think you should check it out. Oh, that's exactly what we're looking for here. Hey guys, let's go. Seems there's a gang behind all of it. A, no właśnie. I właśnie w ten sposób wyciągnęliśmy gościa. I mamy w tej chwili chyba workshop wolny. I tam będziemy mogli teraz odebrać, zdaje się, papiery od gościa. Ja się tutaj napiję, tutaj czekają właśnie na gościa. Co on nam powie? Drew their attention to that gang's suspicious activities. They went for it in a flash. I was
was almost disappointed. You got a knack for convincing people, that's for sure. Good work, my man. Our friend will be able to get back to work in peace and quiet. You gonna keep that up for a while? Do I look like I'm playing games? Okay, if you got no more questions, I'll get back down to work. You know where to find me now. Hey, thanks for helping me out. I come for my ID. So, you got forged papers for me? Forged? What for? Here are your papers, Mr. Resilience. You must have left them here the last time. What was I thinking? Thanks. Dobra, I need resilience, to znaczy. What? Disappointed? You wanted honor, maybe? That kind of name's just for the elite, my man. And I gotta admit, I never got a look at the papers those people carry. A, czyli mogłem po prostu zmienić nazwisko, zdaje się. And it's pretty rare, too. Getting a name like that attributed at birth traumatizes you for life. That'll do. It's just a piece of paper, after all. Hey! Show my work a bit of respect, all right? Dobra, dobra. I need identity papers for Tranquility. Tranquility needs no identity papers. Yeah, I got that. I told that bastard not to send anybody anymore, but you did help me out by getting that gang accused. Here. A little present for our mutual friend. Bye. Later. No i dobra, zrobiłem misję zarówno dla siebie, znaczy zdobyłem papiery. Jaki zdobyłem misję... what the fuck? Ładuje się, to znaczy, że coś się tutaj będzie jeszcze działo. Skoro coś się ładuje, znaczy, że może... Chyba, że to jest po prostu na takiej zasadzie, że what the... I znowu oni... Jesus. Co to pijemy? A ty chcesz we mnie strzelać, kolego? Ale go ładnie teraz sklepałem. Zostaw go. A to ty z niego strzelasz. Jaki ciebie to zakończysz? Dobra, dostał. No i ten też dostał. Ładnie, czyli oni się tutaj chyba, zdaje się, respią wraz z... No wraz z tym, że przybywamy tutaj znowu. Ale w każdym razie zrobiliśmy swoje. Zabiliśmy ich tutaj znowuż. I tym razem już bez większych problemów. Chyba, że... Nie no, ja to tędy nie przy... Tędy przeszedłem chyba wcześniej. Chociaż mogę się mylić, no ale w każdym razie tutaj już załatwiliśmy sprawę względem właśnie papierów naszych, więc możemy wrócić do Sand. Tutaj dołem możemy przyjść. Taką przyjazną bardziej drogą sobie pójdziemy. Tak myślę, że to jest bardziej przyjazna. Może tak być, że nie jest przyjazna. Chociaż nie no, tutaj pełno ludzi chodzi, to nie ma szans, żeby ktoś mnie atakował. To są jacyś, nie tyle odszczepieńcy, czy ktoś taki, to są to po prostu ludzie, którzy nie mają papieru, więc muszą żyć w tej dzielnicy biedoty, w slumsach. Oho. Kolejni. Ej. Aj, jak za mnie trafił? Na wabicie same. Dużo was tutaj coś. Zbyt dużo. No. Znowu was tutaj wszystkich muszę klepać. Aj no. Tak być nie może, ty we mnie trafiasz, ja w ciebie. To ma być tak, że tylko ja w ciebie trafiam, a ty już we mnie niekoniecznie. No nie. Jeszcze we mnie trafił dziad. Za dużo ich tutaj w tym miejscu się kręci i to jest problem.
O nie. O nie, no nie. No nie, wzięli mnie w taki kąt akurat, że nie miałem szans w ogóle, żeby kogokolwiek walnąć. No, trudno. Spróbujemy jeszcze raz ich tutaj dziabnąć. Mam nadzieję, że więcej takich tego typu problemów nie będę miał. No. A nie ma. Myślę, że to dosyć mocne obrażenia zadaje ten zaklęty właściwie miecz, więc no. No. No nie unikaj tego. No. Jakiś. No co oni w ogóle ładują dupy? Co na wabiczu głupi? Odsuńcie się ode mnie. No super. No ale to dupa w ogóle była wołowa jakaś, bo zważywszy na fakt, że ci goście nie powinni blokować takich ciosów, jakie ja wyprowadzałem. I w ogóle nie powinni tak atakować, jak oni atakowali. No nie! Teraz ten we mnie sklepnął. No, śmieciu. Dwóch. Szybko mi tego gościa życie. No, dajcie mi wykonać ruch. No kurde. Oni od razu do mnie biegną. No. Jak to jest możliwe, że oni w ogóle unikają tego, co ja tutaj ładuję? Nie. No. On zawsze dotrze z tym atakiem. No. Ale uciekaj. A pierdziele. Uff. Na szczęście mnie teraz nie trafili. No jak to jest możliwe? Znowu, że mnie trafili. Dobra. Jeszcze dwóch zostało. Trzeba uważać. No. Chciałem strzelić. W ogóle. Co? Taką mieć gnął. Jak palcem, kurde. Nie dość, że użyłem lekarstwa, to jeszcze mnie zabił. No przecież to jest tragedia jakaś. Bujać się. No, ale daj mi zakląć chociaż ten broń. Dobra, teraz powinno się udać już. No, spadaj. No jak, ciul. Nie wiem, że mi się chłopak padł. On powinien zadawać jakieś większe obrażenia. A nie. No to co on gra na razie, to jest, no, słabo. No ja zresztą też znowu odcinek taki, że słabo gram, a odcinek temu ładnie tak ogarniałem, no ale... Ach. Trudno, no trudno. Nie wiem jak temu zaradzić. Zaraz tak, raz jest tak. W każdym razie ci tutaj już znowu nie powinni nam przeszkadzać przez jakiś czas, przynajmniej. Tutaj stąd przyszedłem, to muszę się udać. Nie w tą stronę. Tą, nie? Tak, tą. W tą idziemy do Sand. R. Shadow Lair. The Sand.
Tak to się miasto chyba nawet nazywa Shadow Lair. Znaczy to miasto akurat się nazywa Shadow Lair. No, w taki sposób. Wow, 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 wow. Ale tutaj się zrobiło misji. Naprawdę dużo tych misji się zrobiło. Tutaj mamy iść? Tak jest, to Tranquility. Właśnie tą stronę. Tranquility. Here your paper. Here your papers. Coś jeszcze możemy u niego ten? Zrobić? Nie, niestety nie. Możemy w takim razie wrócić również i poinformować tutaj Copper Tube. To mamy lepszą jeszcze broń niż mieliśmy? Wow, wow, wow! Uhuhu. Charge Weapon Damage. Spoko. Charge Weapon Damage. To by było dobre, ale elektrycznych komponentów z kolei nie mam. Fluid Regeneration. Strasznie dużo elektrycznych komponentów potrzeba. Zajmiemy się budową tej broni później. Na razie możemy latać z tą, nie jest taka zła wcale. Providence. You know frugality? Mr. Frugality? Of course, he was living here before I was even born. He's hardly a master of his trade, but he's a good man. I cared for his wife when I was starting. I'll never forget. His wife was in pain? What'd she have? She never managed to give birth. I helped the doctor with various treatments. But when it turned out that she was showing symptoms of mutation, the son of a bitch decided that her sterility was a sign, that she simply shouldn't have children. He denounced her so she would be put in a reserve with the other mutants. But she preferred to take her own life. Mr. Frugality was the one who found her, hanging in the workshop. A letter for him at her feet. The poor man. I don't know how he can stay there. I think it must be harder for him to leave it. How is your son doing? Doing better. Must be tough, quitting cold turkey like that. It is tough, but there are no half measures with these substances. It'll take a good week before he's gone through all the phases. I give him pain relievers, and that way I keep him near me too, until this is over. And where is his father? And his father? I'd rather not talk about that. I told Chance he was dead, and I hope he is. Good luck. Dobra. Z tego wydaje się, że Frugality jest strasznie podły. Jest zwykłym tyranem. No ale zrobiliśmy dla niego zadanie. Zaraz się dowiemy może czegoś jeszcze więcej. Thank you. I'd never be back in my workshop if it hadn't been for you. You saved my life, you know. Surely you'll return the favor. I went for a non-violent approach, at least with them. They decided to leave the place on their own. Yeah, well, they didn't look real happy. They even threatened me. But at least they left. Guess I should think about getting some kind of weapon. I gotta be able to protect myself. Might be a good idea, you know? The scumbags around here may not be hard to impress, but if you don't show a few teeth, you'll sleep outside again and they'll just walk all over you. Ah, you got that right. I'll go equip myself. What happened in this neighborhood? What's the deal with this place? How'd it become the hangout for all the addicts in Shadow Lair? Not all of them, really. But if I told you this part of the city used to be really happy and lively, well, that'd be a happy and lively pile of crap. I've been living here for 40 years now, and it's only ever been a slum. The slum, like everyone calls it, even if none of the other parts of town are all that great either. Anyway, it still found a way to go downhill. People weren't real happy, that's for sure, but they at least didn't go getting all violent like that. They got sold a dream, and they were let down.
What do you know about? It's not what you think. She's got good company, that's for sure, but that's not all she does, you know? Really? It may seem like an old-fashioned idea, but she's a good person. She helps people. And has enough influence so things run pretty much smoothly, even though the militia disappeared. It's sure not the source or its soldiers who are gonna do that for us. Hooker or not, it's people like her that we need, not them. Maybe Wisdom and his guard dog should try selling their bodies to see what it's like. They could do with a change of perspective. I mean, don't go repeating that, of course. You tend to relax a bit when the cat's not around. No problem. I can't even think of how to fit it into a conversation. What do you say? I gotta admit, I don't really see why you stick around this dump. We moved here nearly 40 years ago, my wife and I. Wasn't the lap of luxury, but we couldn't really afford anything else. And there were things to do around here at the time. She was an artist, you know? I just ran the store. Compared to what she could do with her hands, the technomancers were nothing. She was a real magician. She's not here anymore. But I can't leave our workshop. We built it together. I'd have liked to know the place was going to survive both of us. If we'd had a kid, that would have been what we wanted more than anything. Well, almost anything. I see. Dobra, nie do końca chcę się chyba przyznać do tego, co zrobił. No ale dobra, chyba już pogadaliśmy z nim o wszystkim, co można. Go to back, inform, forget this work, czy coś tam. Czyli teraz zostaje nam jedynie stary przyjaciel, którym, jak się okazuje, jest właśnie fajnie, w której rozmawialiśmy przed chwilą też z naszym bohaterem. Właśnie, skoro jest poziom, to zróbmy sobie poziom. Tutaj dużo w walkę poszedłem. After Light Impact. To może być dobre. To co to jest? Cyk. Na razie tyle. Tutaj wspomniał coś o tym, że Charity, do której się mamy udać, to jest bardzo dobra kobieta. Ona ogólnie pomaga ludziom, gdy są wyjęci jacyś spod prawa, czy no strażnicy po prostu ganiają, tego typu rzeczy. Jest bardzo dobrą kobietą i no my też się do niej udajemy. Zobaczymy, co dokładnie będziemy musieli tutaj zrobić. Nie tutaj. To jest ta Charity? O, stara babcia już trochę. To know what happened is some former members of the militia. Former militia? His family, I suppose. Poor kid. Pretty much all of them were arrested in a single night. No one knows what happened to them after. I imagine there's a kind of a resistance movement seeing what the government's like. Kid wants to get in touch with them. You know, they're a secret society. And a secret society is, well, secret. See? They don't exactly carry signs saying who they are. It'll take time. And I need a favor. A friend of mine disappeared. And she's not the kind of girl anyone files a missing person on, if you see what I mean. She left a while back to go to Tierville, and she never came back. Find her, Roy, and I'll find the resistance for you. In the shopping district, huh? All right, I'll take care of it. Later. Z tego to wynika, żeby dogadać się tutaj naszą zaprzyjaźnioną dziwką, no bo taką można nazwać, znaczy starszą damą do towarzystwa, o, taką nazwijmy, to musimy, żeby ona nam pomogła, my musimy pomóc jej i jedyny sposób, by jej pomóc, to jest odnalezienie zaginionej młodszej pani do towarzystwa. Więc wiecie, musimy teraz udać się do
Yerville i odnaleźć tą panią. Nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale wiemy, że mamy znaleźć właśnie ją. Znaczy dowiemy się tam gdzieś prowadząc śledztwo. Dobrze, dobrze. Mam papiery. I just got out. Aha. Nie o to mi chodziło dokładnie, no ale też może być. Ale blokuje to drugi cios. Dobra, jednego już załatwiłem. Teraz wystarczy jeszcze drugiego. Już się krwawi na dodatek, cały się skłonił. I udało nam się, może trochę z walką, ale udało nam się oczyścić wejście do Trierville, Boże. No i oni też za bardzo nie poszaleli. Ja natomiast tutaj w miarę poszalałem i szybko ich zmiotłem. Ale te elektryczne komponenty jest tak ciężko znaleźć. No nie, jeszcze ani razu nie zdarzyło mi się, żebym te elektryczne komponenty znalazł. Nie wiem czemu, no ale coś jest tego powodem, że nie mogę ich znaleźć. Find the Faith. Znajdź Faith. Ona się tak nazywa. Faith. Pewnie trzeba będzie trochę popytać w tej dzielnicy. O, czy jakaś opcja właśnie ominięcia tych strażników jest? Wygląda na to, że jest. Więc jak najmniej strażników póki co. Mam na razie ich dość. Mam nadzieję... Nie no, tu też pewnie będą. Oni takich w każdym większym miejscu... No właśnie. Oni są w każdym większym miejscu. No tu już trochę jest. O ty gnoju. No, nawet nie dał mi zakląć za bardzo. Ale patrzcie, tam ludzie normalnie stoją, a ja się tu biję. No ty gnoju, jeden mnie zblokował. No. Co ty tam czynisz? Dobra, zajmij się tym. O tak, o tak. Jak wprowadziłem ich na swojego przyjaciela, to od razu jakoś lepiej mi się to tutaj wydało szybciej do walki, bo wtedy zajęli się bardziej nim niż mną. A w tej chwili, w tym momencie mogłem generalnie ładować ich od tyłu. Przepraszam za wyrażenie. Jedno serum, co to za bieda u strażników. No, ten już natomiast miał trochę. Mógłbym schować tutaj ciała, tutaj, ale tego nie chcę. Ale tych strażników było po prostu mniej. Chyba nie w tą stronę poszedłem, ale tutaj właśnie. Trochę rzeczy znalazłem, znaczy no trochę, niewiele znalazłem, ale jednak zawsze coś. Open. I trzeba będzie zaraz zacząć się wypytywać o panią Faith. Nie w tę stronę poszedłem. A teraz na tym ogromnym placu pewnie też kilku strażników jeszcze będzie, tak podejrzewam. Bo ten plac jest, z tego co widziałem przed chwilą na mapie, to jest w miarę duży, więc coś pewnie na rzeczy już się tam będzie działo. Widzę tu dwóch strażników, trzech. No, trzeba nim dokopać. No ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, dlatego żegnam się teraz z wami. Na razie.